Ewangelia według świętego Łukasza jest skierowana do grzeszników, do tych, którzy potrzebują Bożego miłosierdzia. Czyli właściwie jest skierowana do wszystkich, bo każdy z nas tego miłosierdzia potrzebuje. Jednak zaskakująco to Boże miłosierdzie może bardzo często nie tyle zachwycać, co gorszyć i przerażać. Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu, sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi 1 drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Wydawałoby się, że to jest najoczywistsze, żebyśmy chcieli, żeby Bóg był dobry. Niby chcemy, a wtedy, kiedy się okazuje, że On jest dobry, że jest miłosierny, że jest przebaczający, i to nie tylko dla mnie, ale naprawdę dla wszystkich, to zaczyna się zgrzyt i mamy tych przykładów w Piśmie Świętym mnóstwo. Jezus się też z tym stykał, nie z tym, że jest zły, że nie zrobi, że nie zadziała, że nie odpowie na potrzeby innych ludzi, ale bardziej z wątpliwością, no jakim sposobem On jest z tymi, którzy powinni być wykluczeni, z tymi grzesznikami, dlaczego z nimi działa, dlaczego On się zajmuje tymi, którzy w oczach tych pobożnych byli chyba osobami mniejszej wartości, czy w zasadzie takimi wykluczonymi przez to. Bóg jest otwarty na każdego człowieka, bo każdy człowiek jest Jego dzieckiem, jest przez Niego stworzony. Natomiast grzech zasadniczo nie tylko rozdzielił nas od Boga, czy nas oddalił od Boga w jakimś sensie, ale również oddalił nas między sobą. I stąd się biorą te różne podziały, oceny, osądy, gdzie właśnie ktoś jest inny albo grzeszy w inny sposób niż ja, zatem no, taki człowiek jest już absolutnie nie do przyjęcia. I to bardzo wyraźnie widzimy w działalności Jezusa, który bardzo dynamicznie szuka tych, którzy zginęli i idzie do tych, którzy no, czują się takimi zagubionymi, aby ich znaleźć. Natomiast są też i ci, którzy są przeświadczeni o tym, że nie potrzebują Bożego miłosierdzia, czują się sprawiedliwymi, i chyba też z tymi Jezus ma największy problem. I dlatego Jezus próbuje dotrzeć i do jednych, i do drugich, bo chce zbawić wszystkich. Jezus opowiada przypowieści, to są właśnie takie pouczające historie, które na pierwszy rzut oka opowiadają o czymś zupełnie innym. Opowiadają o jakichś zwykłych wydarzeniach z życia człowieka, więc są niegroźne. Tak na pierwszy rzut oka nie uderzają w sumienie człowieka, bo tak naprawdę to nie jest o mnie, to jest o zupełnie kimś innym albo czymś innym. A z drugiej strony mają bardzo dynamiczny, głęboki przekaz dotykający serca i mający to serce poruszyć. I właśnie tak to jest w przypadku wielkich przypowieści o Bożym miłosierdziu, które słyszymy praktycznie w całym rozdziale 15 Ewangelii Łukasza. I dziś przy dwóch się zatrzymamy, z czego pierwsza jest takim zachowaniem, wydawałoby się, niekoniecznie oczywistym. Gubi się jedna z owiec i
zostawia się te 99 i ten, który się troszczy o nie, biegnie za tą jedną i jej szuka. Ona jest ważna. I to jest zupełnie nielogiczne z punktu widzenia ekonomii, z punktu widzenia prowadzenia jakiegoś biznesu. Tutaj akurat chodzi o hodowlę mniejszych trzód, czyli po prostu owiec, co było zajęciem bardzo częstym w Izraelu, więc wszyscy doskonale wiedzieli, na czym to wszystko polega, więc stado jest duże, owiec jest aż 100, gubi się jedna. Więc no tutaj rachunek jest prosty, o wiele cenniejsze są te pozostałe, te, które się nie zgubiły, no a ta, która się zgubiła, no to jest po prostu jej wina, bo owca powinna trzymać się stada, nie powinna się od tego stada oddalać. No ale niestety stało się to, co się stało. Owca, nie wiemy, czy gdzieś właśnie jakieś inne pastwisko okazało się być bardziej zielone i soczyste, aniżeli to, na które owce wyprowadził pasterz. Niemniej jednak owca się po prostu zgubiła i pasterz, chociaż ma tych owiec aż 100, od razu dostrzega brak tej właśnie jednej. To od razu nam pokazuje to spojrzenie Pana Boga na człowieka, na ludzi, na wspólnotę. To nie jest jakaś masa wszystkich ludzi, których należy tutaj właśnie zbawić tak hurtowo, ale każdy człowiek jest traktowany indywidualnie i Bóg jako pierwszy wychodzi na poszukiwanie człowieka. Chce go znaleźć, szuka dojścia do serca człowieka. Mi tutaj od razu się przypomina to pierwsze poszukiwanie zagubionej owcy. To musimy wrócić na chwilę do Księgi Rodzaju, Ogród Eden, kiedy Bóg nie widzi pierwszych rodziców, oni są gdzieś ukryci, schowani, bo przekroczyli Boży nakaz, Boże polecenie i się boją i ta relacja jest już zaburzona, jest zraniona i wtedy Bóg jako pierwszy wychodzi, szuka, woła, gdzie jesteś? On tu już się właśnie jawi jako ten dobry pasterz, który chce człowieka odnaleźć. No i pasterz wychodzi i szuka. No i zaskakująco, to chyba powinno nas najbardziej tutaj zadziwić, że znajdując tę owcę cieszy się. On tak w normalnej sytuacji powinien ją przykładnie ukarać. Nawet zdarzały się takie sytuacje, że pasterz celowo okaleczał owcę, żeby ona już dobrze zapamiętała, że w taki sposób nie wolno postępować. Ani razu więcej mi się nie waż tutaj postąpić właśnie w taki sposób. Pasterz, ten, którego opisuje Jezus, zupełnie inaczej, z radością bierze owcę na ramiona i zanosi ją z powrotem do owczarni. Jeszcze innych zaprasza do wielkiej radości. Cieszcie się, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Więc myślę, że to przekracza zupełnie sposób rozumienia, patrzenia. Właśnie o to Jezusowi chodzi, żeby uderzyć w pewien stereotyp. Wszyscy słuchacze doskonale wiedzieli, jak pasterz powinien się zachować, ale Bóg zachowuje się właśnie inaczej, jako ten dobry pasterz. Jeszcze innymi słowami powiem, to nie ma tej oczywistej kary, której z jakichś przyczyn oczekujemy. Z jakichś przyczyn to właśnie tak miałoby być, a może to z jakichś przyczyn jest to nasze doświadczenie życiowe, że wielokrotnie tak bywało. Że wielokrotnie, jeśli ja zrobię coś złego, właśnie odejdę od tego, co jest standardem, to dostanę po nosie. No i tutaj tego nie ma. Jezus w kolejnych tych opowieściach pokazuje radość, a nie karę, a nie coś, co by naprawdę dotknęło, bo przede wszystkim jest to poszukiwanie tego, co zagubione, tego, co jest dla mnie cenne, o co się troszczę, kogo kocham. I no wydaje się, że Jezus bardzo wyraźnie odnosi to do nas. To ja jestem jak ta owca. Jeśli zobaczę, że ja jestem taką zagubioną również, no to jestem szalenie bezpieczny i zawsze w każdej sytuacji mogę wrócić. Na pewno już jakimś trudem i cierpieniem dla tej owcy był fakt, że ona no, w pewnym momencie się zorientowała, że jest zagubiona, że jest poza stadem, że może nie może znaleźć drogi powrotnej, że nie wie, co się dalej stanie, że może gdzieś uwikłała się w jakieś zarośla, że może tutaj czyhać na nią jakieś niebezpieczeństwo. My też o tym nie wiemy. My możemy sobie tutaj dodawać różnych informacji dodatkowych, które mogą w tej historii się pojawić, a może niekoniecznie, może owca jeszcze nie zdążyła się zorientować, co się stało i beztrosko cieszy się bardziej zieloną i soczystą trawą. Nie wiemy, jak to było. W każdym razie na pewno można tutaj dołączyć kwestię właśnie swoistych konsekwencji,
pewnej decyzji, wyboru, zgubienia się, odejścia, oddalenia się od całości, od grupy, od stada, jeżeli właśnie tu mówimy o owcach, i wszelkiego rodzaju przykrościach, trudach, niepokoju, który mógłby być z tym związany. Więc każdy niewłaściwy wybór zawsze wiąże się z jakąś też trudną konsekwencją, prędzej czy później. Dalej Jezus, kontynuując, opowiada drugą przypowieść. Możemy powiedzieć, że to jest taka przypowieść bliźniacza o bardzo podobnym schemacie, ale jest bardzo ciekawa różnica. Po pierwsze, ta historia dotyczy kobiety, bo tak jak już sobie mówiliśmy wielokrotnie, ewangelista Łukasz też bardzo lubi zestawiać ze sobą to, co dotyczy zbawienia kobiet i zbawienia mężczyzn, i kobiety, tak samo jak mężczyźni w jego Ewangelii, są bohaterami różnych scen, spotkań z Jezusem i zbawczych wydarzeń. I tutaj mamy kobietę, która też doświadcza zguby. Tyle tylko, że ta zguba następuje w domu, wewnątrz, w środku. To też od razu pokazuje nam bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie, że można gubić coś albo można gubić się na bardzo różne sposoby. I człowiek, jeżeli przeniesiemy to na płaszczyznę życia duchowego, też gubi się i odchodzi od Boga na różne sposoby. Owca uciekła, czy odłączyła się, oddaliła się od stada. Natomiast drachma, malutki pieniążek, drachmy były monetami greckimi, odpowiednikami rzymskich denarów, zagubiła się gdzieś w pomieszczeniu. No więc na pewno w tym pomieszczeniu ta drachma musi być, tak pewnie myślała ta kobieta, i bardzo dokładnie wymiatała ten dom, oświetlała zakamarki, aż drachma została odnaleziona w tymże domu. Czyli drachma po prostu nie wyszła z tego domu, nie uciekła gdzieś daleko, zresztą nie mogłaby tego zrobić, ale zagubiła się na miejscu. I to też, wydaje mi się, jest bardzo tutaj takim ciekawym aspektem tego nauczania Jezusa, który pokazuje nam, że to zagubienie się może być na tej bardzo małej przestrzeni duchowej. Wszystko wydaje się być w domu, a jednak tak nie jest. No i oczywiście po odnalezieniu radość kobiety, kobieta wręcz urządza przyjęcie dla swoich przyjaciółek, pewnie wydaje o wiele więcej, aniżeli ta drachma była warta, ale to znów pokazuje nam coś z miłosierdzia Boga, który jest tak bardzo hojny w udzielaniu swojej łaski, który bardzo często po grzechu udziela tej łaski jeszcze hojniej niż wcześniej, no bo taka jest właśnie potrzeba i uwarunkowanie człowieka zranionego grzechem. On liczy inaczej i cokolwiek by nie było, on nie zrezygnuje z tej jednej drachmy, nie zrezygnuje z tej jednej owcy, nie mógłby. Więc jeśli znajduje, no to się bardzo cieszy, bo nie chce stracić nikogo z nas. Na modlitwie najpierw proponuję podjąć temat tych osób, które będą wykluczone, ale tak jakbyśmy to my byli tymi, którzy jednak kogoś wykluczają. Bo łatwo to przychodzi i no oczywiście jedni mają więcej, inni mogą pomyśleć, no w zasadzie ja wszystkich przyjmuję i chciałbym, żeby wszyscy byli zbawieni, chciałbym wszystkich dobra. Natomiast pewnie nie jest to takie jasne, oczywiste w przypadku każdej pojedynczej osoby. Teraz przyjrzyjcie się tym, którym byłoby jakby najtrudniej wam kibicować w ich zagubieniu się. To może być osoba publiczna, to może być polityk, to może być ktoś, kto w waszym rozumieniu zaprzecza wszystkiemu temu, czym wy żyjecie. To może być ktoś bliski, kto was zranił, zdradził, kto mocno dotknął. Teraz pytanie, na ile ja mogę razem z Panem Bogiem na tej modlitwie, do której zachęcam po wysłuchaniu tego, co mówimy, na ile mogę razem z Panem Bogiem spojrzeć na tę osobę również Jego oczyma, bo nawet jeśli się zgubiła, to Jego oczyma to nie jest ktoś, z kogo Pan Bóg rezygnuje. My możemy w pewnym sensie tę osobę skreślić, tak zrezygnować w sercu. Już nie widzę szansy. To może być właśnie taka daleka osoba publiczna, to może być ktoś, kto jest obok nas. To mamy przypomnienie, Pan Bóg z nikogo nie rezygnuje. I niech to będzie
przetłumaczone, przełożone na swoją sytuację i swój język. Pan Bóg nie rezygnuje też z tej osoby, która w moim rozumieniu jest właśnie taka zagubiona, którą bym chciał niejako tak uznać, że jest poza tym marginesem, poza stadem tych owiec choćby. W tym Pan Bóg stawia na każdego, również na tych, których ja bym wykluczał. Więc zapraszam do modlitwy za te osoby, które jakoś w moim rozumieniu są takimi spoza tego stada, takimi, które, no, z którymi mi trudno po prostu w ten czy w inny sposób. A jeśli Wam wystarczy jeszcze czasu albo na jakiejś innej modlitwie, to może warto było też spojrzeć, a co by było, jeśli ja bym się zagubił? Może ktoś czuje, właśnie jestem w tym zagubieniu. A może, a co by było, gdybym się zagubił? Czy naprawdę wierzę, bo chcę w takiej wierze trwać, czy naprawdę wierzę, że Bóg będzie walczył do końca, żeby mnie odnaleźć? I że jeśli ja się zagubię, to On nie przyjdzie mnie ukarać, ale ucieszyć się tym, że mnie odnalazł. To daje ogromne bezpieczeństwo. To daje ogromny, taką poduszkę właśnie bezpieczeństwa, komfortu, dobrego komfortu z Panem Bogiem. Jestem z kimś, kto zawsze będzie po mojej stronie, zawsze będzie o mnie walczył, nigdy ze mnie nie zrezygnuje. I to nie ma być zachętą do tego, żebyśmy się gubili, błądzili, żebyśmy popełniali błędy czy grzechy, ale ma nam dać jeszcze większą swobodę i wolność do tego, żeby kreatywnie szukać sposobu na swoje życie, tak żeby głosić Ewangelię, żeby ryzykować też nieoczywiste rozwiązania, wiedząc, że jeśli nawet bym się zagubił, jeśli nawet w tym bym popełnił błąd, to Bóg będzie mnie szukał, będzie o mnie walczył. Więc stańcie też i z tym, proponuję na modlitwie, żeby pozwolić sobie na to, żeby wzrastać w tym bezpieczeństwie miłości. Cokolwiek się nie stanie, Bóg będzie po mojej stronie. To trochę tych treści żeśmy zaproponowali. Oczywiście to nie wyczerpuje całego obrazu Bożego Miłosierdzia, dlatego też zapraszamy bardzo serdecznie do kolejnego odcinka, gdzie będziemy ten temat kontynuować, jeszcze go pogłębimy o nowe elementy, więc tak jak bezkresne jest Boże Miłosierdzie, tak bardzo na różne sposoby możemy o nim opowiadać, co usłyszymy niebawem. A teraz zapraszamy do owocnej modlitwy. Z Panem Bogiem. Z Bogiem.